Jak już zapewne wiecie, ten projekt to dom o kształcie i idei stodoły. Proste kształty na zewnątrz i przestrzeń w środku. Głównym aspektem i takim znakiem rozpoznawczym w projektach tego typu jest wysokość tej przestrzeni. Tu w tym projekcie to blisko 7 metrów w najwyższym jej punkcie. Jak już wspominałam, parter składa się z 40 metrów przestronnej wysokiej przestrzeni, która jest częścią dzienną i kuchenną z cudownym widokiem i wyjściem na las. Ta część będzie zagospodarowana na wzór i w myśl idei starej stodoły, to znaczy będą i już częściowo są belki pozyskane z rozbiórki starej stodoły, które są nie tylko elementem konstrukcyjnym, ale także wizualnym i ozdobnym, mającym za zadanie oddać klimat wnętrza w typie stodoła. Innym elementem, który świetnie ten klimat charakteryzuje, to cegła pozyskana również z rozbiórki, tym razem ze starego domu i ułożona na ścianie klatki schodowej oraz na ścianie w sypialni na piętrze. Pozostała część parteru to część tak zwana prywatna, składająca się z dwóch sypialni pokoi, miejsca do pracy, gabinetu, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, pralni oraz oczywiście wejścia. Z każdego z tych pomieszczeń jest widok na las, bo jak już wiecie, ten dom w lesie się znajduje. Ponadto z każdego z pokoi jest bezpośrednie wyjście do ogrodu, który ma być w naturalny sposób wkomponowany w klimat i przestrzeń lasu. Ten etap, który teraz tu widzicie, to etap tak zwany deweloperski, czyli stan, w którym możemy rozpocząć wszelkie prace wizualno-wykończeniowe. Dla mnie jako projektanta wnętrz jest to etap najbardziej ciekawy, ponieważ zaczynają się wszystkie prace, które związane są z wykończeniem i z wystrojeniem wnętrza. Generalnie mamy już wszystko zamówione, także z niecierpliwością czekam, żeby Wam kolejne etapy pokazać i w efekcie nagrać filmik z efektu końcowego.